9 w Galerii Łódzkiej, to ja dawno nie byłem. Jeszcze pozamykane sklepy. Ja lecę do bankomatu. Mam tu mBank i tu można wypłacać jakieś tam większe kwoty. Chociaż ciężko mówić w dzisiejszych czasach o wypłacaniu większych kwot z bankomatu. Coraz bardziej zmniejszają te limity i możliwości wypłat. No ale co my możemy? Nagram ten pusty widok. Pusta galeria. Tu zawsze jest masa ludzi na tej części gastronomicznej. A dzisiaj puściutko. Gdzie ja mam mBank? A, niżej mam mBank. No to idę niżej. Ale jak już jestem w galerii, to sobie wlecę jeszcze do X.com. Ja chciałem maksymalnie zwrócić honor. Maksymalna kwota wypłaty 8000 zł. Więc nie jest tak źle. Kojarzyło mi się w wielu bankomatach, że maksymalnie 1000 zł. Tylko, że to są bankomaty już chyba w placówce de facto mBanku. Więc może dlatego po prostu są możliwe większe wypłaty. Mamy godzinkę 9:10, ale X.com jeszcze zamknięty. Roletki zasunięte, ale tam chłopaki już się chyba rozgrzewają. Nie wiem w ogóle czemu ja psioczę. Jak tu galeria jest dopiero otwierana o 9:30. To normalne, że wszystko jest pozamykane. Poszwędałem się troszkę po X.comie. Czy głównie w X.comie to pogadałem o sprzętach. Coś tam się doradzić, ale za dużo o tym gadam, a za mało robię, więc nie będę mówił więcej. Oczywiście odwiedziłem moje ulubione MediaMarkt. Kupiłem czajnik. Dostałem dyspozycję, żeby nabyć czajnik do siebie, do firmy, bo się zepsuł. Więc akcja, reakcja, krótka piłka. Szybkie podsumowanie kół po paruset kilometrach przejechanych. Jest cicho. Jest tak, jak być powinno. Oczywiście słyszę szumy opon, ale jest normalnie, tak jak być powinno. Nie ma żadnych buczeń. Dzisiaj wizyta w Salwę. Na wujaka, na Widzewie. O, nie wziąłem telefonu z auta. A raczej mi się przyda. Nie mam dowodu osobistego fizycznego, tylko mam M-Obywatel. A wymagają zawsze okazania się dowodem. Wracając, salwę wujaka, idę na wizytę do dermatologa. Miewam różne problemy z cerą i czasem trzeba iść skonsultować i tak dalej, i tak dalej. A teraz Action 4, która nie radzi sobie, widzę, z ekspozycją. Jestem ciemny, czekam na jakąś dobrą aktualizację. O, teraz totalnie lipa. O, teraz świetnie. A, tylko cash. Jakimś pechem nie mam żadnego cashu. Gabinet 8. Dzisiaj jest spoko, czasami zdarzają się kolejki. A, to jest wizyta prywatna. Kiedyś zawsze myślałem, że wizyta prywatna na konkretną godzinę, więc po prostu wchodzisz o danej godzinie. Ale nie, nie. To różnie działa. Nieraz czekałem. A co tu można poklikać? Można poklikać Allegro. Allegro. Normalnie. No dobra, Black Weeks. Czuję się jak taki urwis teraz. Kawa ziarnista. Kiedyś zamawiałem z tej palarni, z Blue Orca. Na tych ekranach z reguły jakieś takie bardziej konkretne informacje albo reklamy, albo dane lekarza przyjmującego w gabinecie. Tam jest Allegro. 5 minut. Mam już wszystkie zalecenia. Mapę zaleceń. Kawusi mi się dobrej chce. Przeatakuję sobie aptekę tu. Później jakaś kawusia. Bez kitu, ja chyba prześlę te nagrania do DJI, do jakiegoś supportu czy do czegoś, żeby pokazać im, na czym polega problem. No przecież to nie może tak być, że ta twarz jest tak zaciemniona. Jak się odwrócę w tą stronę, to jest świetnie. Może by coś z tym w końcu zrobili. Tak stałem w tej aptece i tak patrzyłem przez okno. Jaki ładny Fordzik. Jakoś tak mi się spodobał ten kolorek. Czerwona perła. Kurde, ta fela czarna dobrze wygląda. Kuga. Ford Kuga. Bardzo fajna linia. A, jestem po zakupach w aptece. 300 zł. 170 wizyta. Czyli mamy prawie 5 paczek. Na drobne problemy skórne twarzy. Życie. Dostrzegłem, że ten mak na Widzewie się przebudowywuje. Chyba przyda mu się drobna metamorfoza. Tu. Bo wydaje mi się, że od lat chyba nie był remontowany. W każdym razie, dlaczego mówię o maku? Burger Drwala, szeroko i mocno propagowany. Ja sobie powiedziałem w tym roku, że nawet raz dziada nie zjem. A jak będzie, to zobaczymy. Tak serio, jak mam wybór, to wolę jakiś dobry, kraftowy burger, a nie Drwala z maka. Gdzie też widziałem, że cena jego to jest jakaś chyba już lekko przegięta. Jak na burgera z McDonalda. Czy ja mam po prostu zepsutą tą kamerę? Bo teraz tak jadę i sobie myślę, kurde, przecież to totalnie nie powinno tak wyglądać, żeby to tak zaciemniało twarz. Ja chyba nie spotkałem się nigdzie w internetach, żeby ktoś miał podobny problem. Naoglądałem się tych wszystkich filmików przed zakupem i nie widziałem, żeby ktoś miał
tego typu problem z tą kamerą. Jedź mordo, jedź trochę do przodu, stanę na wjeździe. Może ja po prostu powinienem ją zareklamować. Ja się marzę, płaczę, że ta kamera pod światło totalnie nie radzi sobie z ekspozycją. Nie wiem, czy to tak mogę nazwać. A może wystarczy ją zareklamować, bo może coś jest nie tak. Nie wiem, ale chyba czas coś z tym zrobić. Uwielbiam formę tej kamery, uwielbiam obsługę i uwielbiam audio z tej kamery sportowej. I uwielbiam flat white. Z kaw to czarną piję, tak jak na rozruch czy na rozbudzenie. Ale flat white jest dla mnie formą deseru i nagrody. Fajniutkie takie, to mleczko jest takie kremowe. Zawsze na BP proszę, żeby było ziarno Intenso, bo tam widzę, że mają dwa rodzaje. To Intenso jest jakieś niby mocniejsze. Prawda jest taka, że nie wiem, czy robią mi zawsze z tego ziarna, o które proszę, ale smaczne. Tak jak mówiłem, jest to dla mnie formą deseru i nagrody. Tym, czym wcześniej była dla mnie czekolada Milky z karmelem i z orzechami. Absolutnie nie wiem, co mnie natknęło, żeby jechać tą pomorską nieszczęsną. Nawierzchnia w budowie, podziurawiona, jak po ostrzale artyleryjskim. Ja cię kręcę, co tu jest grane? Pewnie jakbym tu wjechał jeepem Wranglerem, to bym się świetnie bawił, ale w zaistniałej sytuacji wcale nie jest mi do zabawy i do śmiechu. Ale współczuję ludziom, którzy mieszkają tutaj na tym odcinku pomorskiej. Oni muszą tak się codziennie przebijać. Ja tak dawno tędy nie jechałem, że nawet ominęło mnie rondo, które tu postawili. Co tu jest, krokusowa? Pomorska, krokusowa? Tu jest ta cegielnia, Biedronka i tu zrobili rondo. Chyba Edwarda Krokusowa Pomorska, jakoś tak. No to rondo chyba tutaj jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Bardziej chodzi mi o to, jak dawno tędy nie przejeżdżałem, że zdążyli to rondo postawić. Rok? Mogłem tędy nie jechać? Mogłem. Taka piękna sytuacja. Brukseleczki. Lubię bardzo brukseleczki. Jajeczka eko, tak? Tak. Eko, dobrze. Ziemniaczki z wyleźinka. Z wyleźinka. Cioci Danci. Tak. Klasa. Pyszniutko. Kawusie, robię teraz moje flat white. Własne flat white. To dla mamusi było za mocne. Dziękuję. Prezenty dostałem na imieniny, tak? Tutaj taki prezent piękny. Taki a la kominek na baterię. Ładny. A ja mam tu flat white. Flat white, no ciekawe. 80 ml kawy, 80 mleka. Zdecydowanie nie tak wyobrażałem sobie to flat white, bo tu jest bardzo dużo kawy, a bardzo mało mleka. Ale dodam sobie trochę mleka i będzie git. Spienione mleko, 110 ml. Poproszę. Jak sobie poprawiłem, to nawet jakoś to zaczęło wyglądać. Spodobał ci się komin, Bat? Ukażę światu odrobinę kulis, co ja tutaj w ogóle robię, jak tworzę swoje miniaturki. Ja to robię wszystko ręcznie. A że nie mam żadnych zdolności plastycznych, to dlatego są takie brzydkie. Ale wkładam w nie dużo serca. Nie chcę nikogo do niczego namawiać, ale faktycznie mogą się nie podobać. Ale chociaż może warto docenić, że są robione własnoręcznie, a nie z jakichś gotowych gifów z internetu. Tak, litery też rysuję samemu. I mam przy tym zdecydowanie dobry fan. Zdecydowanie myślę o zakupie jakiegoś porządniejszego programu graficznego i podszkolenie się w umiejętnościach graficznych, ale to niestety wymaga czasu, którego mi zdecydowanie bardzo mocno brakuje. Dlatego na razie jest jak jest. O, tu może jeszcze coś dodamy. Dobra, i ten kolorek pomarańczowy, gdzie... No dobra, wystarczy. Tak wygląda proces produkcji totalnie amatorskiej miniatury do amatorskiego kanału na YouTubie. Tu bym jeszcze coś nieco poprawił. A, no właśnie. Mogę sobie troszkę powiększyć i troszkę dokładniej to wszystko powypełniać. I tak się właśnie bawię, co mnie bardzo relaksuje. Co ja teraz zrobiłem? Pewnie, że chciałbym ładniej, pewnie, że chciałbym ciekawiej. Tak potrafię, tak robię. Dobra, wrzucamy. 7:50, ja lecę na boks. Nie wziąłem kamery. Action 4 podłączyłem pod ładowarkę i w całym pośpiechu nie zabrałem sprzętu. No kamery? Nie wiem, mózgu jakbym zapomniał, ale no kamery, żeby zapomnieć? Dzisiejszy dzień przywitał nas w ten sposób. Piękny śnieżek. Coś tam sobie pruszy, 0 stopni. Bardzo mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce. A już z rana? Totalnie mi się nie chce. I co chwila gdzieś tam w głowie jest, dobra, daj spokój. Piszę do jakiegoś tam ziomka, jak tam będziesz dzisiaj? Ziomek, tam coś nie może dzisiaj. I tu już się budzi w głowie takie, może ja też nie mogę? Kurde, w sumie to... O Jezus, ile mam roboty, jakiejś tam... I to tak działa. I głowa zawsze będzie podpowiadać. Daj spokój, odpuść. No ale nie można. Do przodu, ruszać tyłek. Wiem, że jak wyjdę, to będę czuł się świetnie, będę czuł się fantastycznie. I to będzie cudowny dzień. Chociaż już jest idealnie nierozpoczęty, bo
Jestem zirytowany, że nie zabrałem kamery, no jak? No ale dobra, ustawiłem teraz 4K 60 klatek na iPhone'ie. A, tak, bo to iPhone 14 Pro. A ja po treningu, elegancko jest, ale nas Krzychu przytyrał, mistrzu. I teraz co, przyjechałem się trochę pobrudzić, poeksperymentować trochę z ciśnieniami w kołach, bo nabiłem na 2,5, a zobaczyłem, że 19 zaleca Volvo na 2,3, chociaż to mi się, kurczę, trochę wydaje za mało. No ale co, ja się będę mądrował. W każdym razie zrobiłem 2,4. Przyjemnie się zrobiło z tym śnieżkiem. Ślicznie jest. Jest śnieżnie. Zdecydowanie jest śnieżnie. Sypie całkiem ostro, ale taki śnieg mokrawy. On się zaraz rozpuszcza, więc musi być w okolicach 0 stopni. Na minimalnym minucie. Mokry, ale zacnie. Pięknie. Hej, on flet. Fletku. Taki fletek. Taki mokry. Taki dziobka. Hej, flet. Wow, ale flet. Umorusany jesteś cały? Zimowo? O! Hej! Ale koń!